Towarzysze! Obywatele! Ludu pracujący stolicy! To sądzę, że ten cel uda nam się wspólnie osiągnąć. Jak? Pomożecie! Jak długo ręka wyciągnięta do zgody ma się spotykać z zaciśniętą pięścią? Uwaga historyków badających wydarzenia grudnia 1970 roku jest skupiona głównie w Trójmieście. To osadzone jest również dobrze w kulturze, bo mamy Człowieka z marmuru, czy ostatni film Antoniego Krauzego, Czarny czwartek. Natomiast wydarzenia, które miały miejsce wówczas w grudniu 70 i w styczniu 71 roku w Szczecinie, są mniej znane. Dlaczego? To też jest interesująca kwestia. Dlaczego Szczecin jest w cieniu Gdańska? Na pewno nie z przyczyn faktograficznych. W Gdańsku owszem się zaczęło, czy w ogóle może w Trójmieście, ale tam poza gwałtem, przemocą i rzezią nie doszło do niczego konstruktywnego. Inaczej w Szczecinie. W Szczecinie też płonął komitet, też były walki uliczne, ale w Szczecinie powstał coś, czego w PRL-u nie było, coś, czego w ogóle w bloku wschodnim nie było. Powstał ogólnomiejski komitet strajkowy skupiający 119 zakładów, który przejął na pewien czas władzę w mieście. To komitet strajkowy decydował, czy tramwaje będą jeździć, czy coś będzie funkcjonowało, czy woda będzie docierać do domów, czy prąd będzie. Władza została pozbawiona wpływu na życie miasta przez kilka dni. Oczywiście te rzeczy funkcjonowały, bo komitet działał dla społeczeństwa, a nie przeciwko niemu. I to była zupełnie nowa jakość. Robotnicy nie wyszli w Szczecinie. Ta sytuacja, w której władza jest bezsilna w zasadzie wobec tego oporu, była czymś zupełnie nowym. Od kiedy wybuchł strajk w Stoczni i przyłączyły się do niego inne zakłady, robotnicy nie wyszli na ulicę. Był taki pomysł. Część osób była wzburzona, docierały przecież informacje, co wydarzyło się poprzedniego dnia. Nie każdy przecież widział to, wiedział. Nie było właściwego obiegu informacji, czy można powiedzieć prawie żadnego. Część osób chciała ponownie wyjść ze stoczni. Wtedy też zresztą doszło do pewnych tragicznych też wydarzeń, gdzie dwie osoby zginęły na terenie stoczni, kiedy wojsko już blokowało. Ale strajk toczył się wewnątrz zakładów i tam panował porządek, dyscyplina i trwały negocjacje. W Gdańsku, w którym mieście, nie było żadnych negocjacji. Tam powstał komitet, który funkcjonował kilka godzin, został aresztowany i skończyła się rola Gdańska jako jakiegoś istotnego elementu, który miałby tworzyć nową jakość polityczną w Polsce, w PRL. W Szczecinie tak. Sierpień 80 roku jest wielkim doświadczeniem właśnie Szczecina i tego, jak zorganizowano ten bunt wobec władzy, tą rewoltę. Bo to nie były wydarzenia grudniowe. To jest właśnie jeden z takich elementów propagandy, który bardzo, bardzo silnie został zakorzeniony w świadomości społecznej i ludzi i do dzisiaj nawet znawcy tematyki posługują się tym sformułowaniem. Wydarzenia grudniowe. Wydarzenie to jest, nie wiem, tramwaj się zderzył z autobusem, to jest jakieś lokalne wydarzenie. To była rewolta, bunt, ono dotychczas nieznanej siły wcześniej jedynie może z czerwcem 56 roku w Poznaniu, ale też znacznie większą skalę. I to było coś, co przeraziło władzę. Władza była absolutnie tutaj zdesperowana w swoich działaniach. Te wydarzenia mogły się potoczyć w bardzo różne kierunki, niekoniecznie tak, jak się to skończyło. Jaka była w ogóle geneza tych protestów roku 1970? Zaczęło się od podwyżki cen. Ta podwyżka z dzisiejszej perspektywy wydaje się podwyżką niezbyt znaczącą, bo to było kilkanaście procent. Dlaczego? Nie, nie była tak znacząca. Była znaczącą podwyżką, szczególnie dla osób najsłabiej zarabiających. To było odczuwalne w budżecie i ta podwyżka. Jakie ceny podniesiono? Była w fatalnym momencie podjęta. Przed Bożym Narodzeniem. Przed Bożym Narodzeniem. To trzeba być bardzo krótkowzrocznym. Lub nie wiem, może był ktoś, jakiś interes tym miał, żeby wywołać pewne niepokoje. Żeby zdecydować się podnieść te ceny właśnie na kilka dni przed Bożym Narodzeniem. Znaczy to podejrzewam, że Gomułce właśnie o to chodziło.
On człowiek, który wszystko sam liczył, nikomu nie ufał i ogryzionym ołówkiem dokonywał obliczeń. Wyliczył, że właśnie ta masa towarowa, jak wówczas nazywano, to co ludzie chcieli kupić na święta, po nowych cenach zostanie inaczej to będzie wyglądało dla bilansu gospodarczego, który wówczas przeżywał załamanie, niż gdyby te ceny jeszcze zostały utrzymane i ta podwyżka została przeprowadzona już w styczniu czy w lutym przyszłego roku. Do dzisiaj no, toczą się spory, czy podpisanie fundamentalnego dla tamtych czasów, czy w ogóle dla Polski, układu o uznaniu granicy na Odrze i Nysie z Republiką Federalną Niemiec. Również w grudniu 70. 7 grudnia podpisano ten układ przez długi czas negocjowanego. Dla Gomułki no, ukoronowaniem jego działalności politycznej. Czy on był przekonany, że to osłodzi tą podwyżkę? Czy Polacy też podzielają ten układ jako taki sukces, który pozwoli im mniej zjeść w trakcie świąt i w ogóle obniżyć stopę życiową swoją w najbliższych latach? Trudno to powiedzieć. No, nastąpiło to jedno po drugim wydarzenie. Być może tak kalkulowano, że ta kolejna, bo to nie była pierwsza podwyżka, to była kolejna podwyżka, zostanie łatwiej przyjęta właśnie krótko przed świętami. Ludzie będą zajęci przygotowywaniem świąt, kupowaniem choinki, spotkaniem z bliskimi i nie będą mieli ochoty protestować. Chociaż władza szykowała się do protestu. Już od kilku miesięcy trwały prace, najpierw planistyczne, a później postawiono zgodnie z wytycznymi od tzw. operacji Jesień 70, przygotowano wojsko i siły MSW do pacyfikacji buntu, który przewidywano, że może wybuchnąć. I ta Jesień 70, operacja Jesień 70 obejmowała cały kraj. To, że wojsko tłumiło bunt w Gdańsku, Gdyni, Elblągu, Szczecinie, nie znaczyło, że wojsko nie było gotowe strzelać w Warszawie, Krakowie, Katowicach i tak dalej, bo było gotowe. To też wynika później z dokumentacji wojskowej później, jak na przykład są kolejne ofiary, czy liczy się do ofiar grudnia 70, czy nie. Żołnierzy, którzy zginęli w trakcie przemieszczania się nocą kolumn wojsk. No jest to wypadek w trakcie służby wojskowej, ale czy on by nastąpił, gdyby nie te nieplanowe przecież nocne konwoje, które są bardzo niebezpieczne. Wzięło kogoś, nie wiem, dwa czołgi, zgniotły gąsienicę. Wypadek losowy, można powiedzieć, ale czy do końca? Powiedzieliśmy już, że protesty zaczęły się w Trójmieście. Ich przebieg w Trójmieście jest z grubsza rzecz biorąc, a nawet bardziej niż z grubsza znany. Ma również swoje odbicie w literaturze i w filmie. Natomiast jak wyglądał przebieg wypadków chronologicznie w Szczecinie? Do Szczecina docierają informacje, mimo blokady telekomunikacyjnej i też drogowej Trójmiasta, różnymi kanałami, w tym też choćby przez radiostacje na statkach, które się znajdowały. Stoczniowcy, to jest taka moja teza, poczuli pewną więź klasową, można by powiedzieć, z tymi stoczniowcami z Gdańska. To były, czy miasta w jakimś stopniu również rywalizujące ze sobą o pewne względy, czy w ogóle opinie, Gdańsk, Szczecin. Te stocznie celowo ze sobą rywalizowały. Był puchar przechodni dla najlepszej stoczni tamtych lat. Tą rywalizację podsycano, a tu się okazało, że dzięki niejako, czy pomimo tego, stoczniowcy nie chcieli być gorsi od tych z Gdańska i również zaprotestowali. Najpierw zaprotestowała mniejsza stocznia remontowa Gryfia, która znajduje się na wyspie, co jest tyle istotne, że gdy stoczniowcy na Gryfie, którzy podjęli decyzję o proteście, o wyjściu na ulicę, przeprawili się na ląd dużym promem, kilkaset osób naraz zeszło z niego, no to stanowili pewną zwartą siłę. I ta siła już była gotowa do działania. I dużo większa stocznia, jaką była wówczas stocznia szczecińska imienia Adolfa Warskiego, też musiała podjąć jakąś decyzję. Najpierw oczekiwano, że do stoczni przybędą władze partyjne. I tego oczekiwano, zorganizowano wiec. Ale kiedy się okazało, że nikt do nich nie przyjdzie i nie zamierza z nimi rozmawiać, wtedy stoczniowcy wyszli na ulicę, kierując się w stronę Komitetu Wojewódzkiego PZPR. Już po kilku przecznicach nadzieli się na blokadę ZOMO, doszło do pierwszych starć. W nich stoczniowcy przegrali, można by powiedzieć, cofnęli się, ale to tylko pogorszyło niejako sytuację z punktu widzenia władz. Ponieważ ci, którzy byli zachowawczy, ci, którzy się obawiali, ci, którzy nie chcieli eskalacji walk, chcieli to, nie wiem, załatwić w sposób pokojowy, widząc, jak reaguje władza, że wysyła milicję, ZOMO, że leci gaz łzawiący i tak dalej, to tylko spowodowało wzrost
niechęci, agresji. No i w zasadzie ci, którzy byli nieprzekonani, stali się z automatu zdeterminowani i ruszyli na miasto dużo większą siłą, dużo większą ławą ludzi i wyszli, doszło do kolejnych starć. To miało miejsce, od razu przypomnijmy, w tym samym dniu, w którym 17 grudnia, tak zwany Czarny Czwartek. Czarny Czwartek. To oczywiście, co się działo w Gdyni wówczas, stoczniowcy Szczecina nie mieli o tym pojęcia. To się działo zupełnie niezależnie od siebie. Nawet jeśli w Gdyni nic by się tego dnia nie zdarzyło, to i tak Szczecin by ruszył. Doszło do kolejnych walk, tym razem zwycięskich dla robotników. Zresztą nie tylko, bo do nich błyskawicznie przyłączyli się okoliczni mieszkańcy, inne zakłady, także to nie byli tylko stoczniowcy. I rozbito kolejną blokadę ZOMO i tłum dotarł do Komitetu Wojewódzkiego PZPR, gdzie się okazało, że budynek jest pusty. Decyzją pierwszego sekretarza został całkowicie ewakuowany, zgodnie zresztą z wcześniejszymi wytycznymi. Sam pierwszy sekretarz został wywieziony nieoznakowaną wołgą należącą do Służby Bezpieczeństwa i udał się do sztabu 12. Dywizji Zmechanizowanej stacjonującej w Szczecinie. Tam funkcjonował nie w komendzie wojskiej, tylko właśnie tam sztab, który podejmował decyzję, co dalej. Tłum zebrał się, trudno dziś powiedzieć dokładnie, ile liczył, ale szacuje się, że kilkanaście tysięcy, kilkadziesiąt tysięcy osób. No i nikogo nie było w budynku, więc co odważniejsi zaczęli to budynek szturmować i później wypadały z niego różne partyjne dokumenty, literatura, dzieła Marksa, Engelsa. To ustawiono w stosy, płonęło na chodniku przed budynkiem, a później zapłonął sam budynek. Straż pożarna, która przybyła na miejsce, nie miała możliwości gasić, ale umożliwiono jej gaszenie sąsiadujących budynków mieszkalnych. Tu nikt nie protestował. A symbolem wydarzeń w Trójmieście tych z grudnia 70 jest postać mityczna Janka Wiśniewskiego w rzeczywistości. A chodziło o Zbigniewa Godlewskiego. A Szczecin też ma swojego męczennika, właściwie męczennicę. A kim ona była? No była dziewczynka, która zginęła, ale czy ona jest męczennicą, to ja bym nie powiedział tego. Przypadkowa ofiara. Tutaj jakby nie skończyłem samego chronologii, gdyż kiedy jest ten tłum, w sztabie z kolei Komendy Wojewódzkiej MO podjęta zostaje idiotyczna decyzja o odblokowaniu gmachu. Tam już jest wojsko, ale wojsko jest bierne. Wojsko nie ma jasnych poleceń, co też jest charakterystyczne dla chaosu, który panuje w takich sytuacjach. Z Warszawy leci wiceminister do Szczecina, nie ma w tym czasie z nim żadnego kontaktu, a kiedy już wylądował, najpierw się udał do bezpiecznych koszar, kiedy już był po wszystkim, zaczął podejmować decyzje. Wszystko spadło na jego podwładnych tu na miejscu. Więc nie było jasnych rozkazów, więc budynek spłonął, żołnierze byli bierni, co też spowodowało wrażenie wśród ludzi, że wojsko się brata z ludem. I to było bardzo mylne wrażenie. Bo jak się okazało, wojsko, gdy dostało rozkaz strzelać, strzelało. Strzały w Szczecinie padły, kiedy właśnie z komendy wybiegła kompania ZOMO, która miała odblokować ten budynek. Wojsko było bierne. Grupa kilkudziesięciu ZOMO-owców wobec kilkunastu tysięcy ludzi skończyło się tylko jedyną możliwym scenariuszem. Milicjanci w panice uciekali z powrotem do komendy, a tłum zaczął powoli szturmować Komendę Wojewódzką MO. I kiedy zaczęły płonąć parter komendy i sąsiedniego budynku, w którym znajdowało się i kasyno milicyjne, i biura Służby Bezpieczeństwa, podjęto decyzję o strzelaniu. I strzelało zarówno milicja, jak i wojsko. I padły ofiary. Najczęściej zupełnie przypadkowo. Nie ci, którzy wdzierali się do budynku, go podpalali, nie wiem, rzucali kamieniami, atakowali w jakikolwiek sposób. Zginęli ludzie zupełnie przypadkowi, jak na przykład nauczyciel, który wracał między swoją szkołą, która znajdowała się w pobliżu, a swoim domem, został trafiony, zginął na miejscu, czy dziewczynka, uczennica szkoły ponadpodstawowej, która po prostu oglądała ze swojego mieszkania to, co się działo za oknem. Została trafiona w głowę, poniosła śmierć na miejscu. Od 18 grudnia miasto jest przejęte przez Ogólnomiejski Komitet Strajkowy. Kim są liderzy tego komitetu i jak ten komitet funkcjonuje? Co ciekawe, liderem tego komitetu został przewodniczący czy członek Komitetu Zakładowego PZPR w Stoczni, Mieczysław Dopierała.
i wokół niego skupiła się no, grupa ludzi odważnych. To, jak się skończy strajk, nie było jasne. W Gdańsku aresztowano tych ludzi. Co by się działo z nimi, nie wiadomo. Nikt przecież tego nie mógł przewidzieć. Trwały negocjacje i ludzie byli po prostu bardzo zmęczeni. Są pogrzeby, odbywają się nocą. Nikt nie wie, ile osób zginęło, ile jest rannych. Rodziny nie uzyskują tych informacji. Ktoś zniknął. Nie wiadomo, czy jest aresztowany, przetrzymywany w Szczecinie, czy wywieziony na przykład do więzienia w Goleniowie, co jest w sumie najlepszą z informacji o tych, których nie ma w domu. Czy jest ranny, leży w szpitalu, czy też nie żyje. Także atmosfera tego strajku jest niezwykle napięta. I kiedy osiągnięto pewne porozumienie z władzami wojewódzkimi, strajk się zakończył, znaczy nie tyle, formalnie został zawieszony. Stoczniowcy nie uzyskali tego, co chcieli. Chcieli cofnięcia podwyżki, ale uzyskali gwarancję bezpieczeństwa. Przynajmniej władza im obiecywała, że nikt za sam strajk konsekwencji żadnych ponosić nie będzie. Tutaj jest, następuje też fundamentalna rzecz, zmiana władzy. Odchodzi Gomułka, przychodzi nowy pierwszy sekretarz Edward Gierek. Jak zawsze z nową władzą wiążą się nowe nadzieje, nowe obietnice. I w atmosferze tego, że zaraz będą święta, każdy chce spędzić się z domu, w domu z rodziną, strajk zostaje zawieszony, czy de facto zakończony. Ale nie trwa to długo, bo w styczniu wybucha na nowo z taką samą mocą, ale już jego losy są zupełnie inne. No, można powiedzieć, że poniekąd osiągnięto sukces, chociaż też nie sukces całkowity, bo wtedy jeszcze podwyżek nie cofnięto, je cofnięto później po strajku łódzkich włókniarek. No. Natomiast co osiągnęli wtedy protestujący? W styczniu. W styczniu. W styczniu osiągnięto sam w ogóle sam fakt, że powstał styczniowy strajk, którego nie poprzedzały żadne dramatyczne wydarzenia, już uważam, był wielkim sukcesem. Bo pokazał ludziom, że tędy droga, że nie właśnie palenie komitetów, nie walki uliczne, bo władza tutaj zawsze będzie silniejsza. Władza dysponuje bronią, czołgami, lotnictwem, no tutaj skala wykorzystania możliwości zabijania jest praktycznie nieskończona, a właśnie tutaj jedyną drogą, którą jest, jest to pokojowy protest zorganizowany, nie spontaniczny, nie chaotyczny, bez jakiejś organizacji, bez ładu i składu, tylko właśnie w sposób przemyślany i zorganizowany. Został wybrany nowy komitet strajkowy według innych zasad. Nie chciano już ludzi związanych z partią. Jasne były wytyczne, że wśród nowo wybranych oddolnie przez różne wydziały stoczni delegatów mają być osoby niezwiązane z PZPR-em. Wszystko prowadzono w sposób jawny, trwały wspólne obmyślanie postulatów, wspólne ich artykułowanie, wymienianie informacji na ten temat, co się dzieje, no i przede wszystkim dbanie o to, żeby sytuacja się nie wymknęła spod kontroli. Padł pomysł, żeby przekazać informacje bezpośrednio do Gierka. Wierzono, tak jak często ma to miejsce, czy miało miejsce w historii, że ten dobry król jest okłamywany przez złych dworzan. I to oni są winni. Przez złych bojarów. Tak jest, tak jest. To. I ta sama sytuacja miała miejsce, powiedzmy, w tym momencie. Poprzez to cały szereg osób i zdarzeń dociera do Gierka list od stoczniowców. I Gierek, bardzo sprytny polityk, doświadczony. Gierek nie jeden strajk organizował i też nie jeden strajk gasił w Katowicach, w kopalniach w latach 50. I on postanawia przybyć do strajkujących ku ich zaskoczeniu wręcz. To jest właśnie paradoks. Oni go zaprosili, ale nie spodziewali się niejako, że on rzeczywiście przybędzie. On przybywa i trwa wielogodzinna debata, która jest dość spontaniczna. I ona, co techniki, które zastosował ten wytrawny już wtedy polityk, były na tyle skuteczne, że kończy się przełamaniem chlebem. Stoczniowcy przynoszą bochen chleba w pobliskiej piekarni i łamią się z nim chlebem, co też zostało uwiecznione na zdjęciach. Także to jest zupełnie nowe otwarcie. Gierek kłamał oczywiście, że nie tylko Gierek, bo Gierek tam przyjeżdża z całą ekipą. Bierze nowego ministra spraw wewnętrznych, Franciszka Szlachcica, bierze nowego premiera Piotra Jaroszewicza.
bierze tego samego, co był wcześniej, ale dalej funkcjonującego ministra obrony narodowej Wojciecha Jaruzelskiego. I oni po kolei występują, tłumacząc się z pewnych rzeczy. Na przykład Szlachcic mówi, że milicja musiała strzelać, bo taki kryminaliści chcieli odbić swoich kolegów z więzienia. To jest oczywiście kuriozalne, bo wszyscy tam w zasadzie wiedzą, kto i gdzie strzelał. Owszem, były zamieszki pod więzieniem i tam też padli zabici, ale przede wszystkim zginęły przypadkowe osoby w okolicach Komendy Wojewódzkiej, a nie aresztu śledczego. Jaruzelski z kolei mówi, że nie miał wpływu na podejmowane decyzje, co jest też absurdalne i kuriozalne. Poza tym więcej, Jaruzelski tam mówi, że to też jest ciekawe, bo zachował się stenogram, zresztą też nagrania z tego spotkania, że to jest tak jakby mówił do Gierka, ostrzegając, że to jest ostatni raz w historii Polski Ludowej, kiedy wojsko wyręcza rządzących przy utrzymaniu ich władz. 11 lat później sam wprowadza stan wojenny. Także zestawienie tej wypowiedzi ze stoczni jest bardzo ciekawe właśnie w kontekście jego telewizyjnego wystąpienia, kiedy ogłasza ukonstytuowanie się Wojskowej Rady Ocalenia Narodowego. Strajk i protesty w Szczecinie z przełomu 70. i 71. roku są wydarzeniami mniej znanymi, ale na samym Szczecinie jako mieście one odcisnęły dość znaczące piętno. Mówi się, że te protesty z przełomu tych lat nadały tożsamość Szczecinowi, ponownie tożsamość polską. Czy można się z tym zgodzić? Tak, są takie głosy, że Szczecin zyskał Szczecinian właśnie dzięki grudniowi 70. roku. Na pewno można się z tą tezą zgodzić, gdyż było to jest miejsce, w którym Polska nie była ukorzeniona. To jest tylko 25 lat od wojny. Te ziemie są kulturowo dopiero polonizowane od bardzo krótkiego czasu. A tu jest sytuacja, która zwiera całe społeczeństwo wokół jednej osi, osoby bardzo różnych środowisk, z różną przeszłością, z różnych miejsc. One poprzez te traumatyczne doświadczenia zyskują niejako nową tożsamość. A Szczecin, co ciekawe, rzeczywiście zniknął w późniejszych latach jakby z tej oceny sytuacji, że w Szczecinie coś się działo na tyle istotnego, ale nie na zachodzie. Powstał film Three Days in Szczecin właśnie w telewizji brytyjskiej poświęcony grudniowi 70 roku, który opowiada o Szczecinie i o wizycie właśnie Gierka w stoczni. A teraz zapraszamy Państwa na pokaz materiałów archiwalnych z Archiwum Instytutu Pamięci Narodowej, filmów nakręconych potajemnie przez Służbę Bezpieczeństwa, obrazujących to, co się działo w Szczecinie w roku 1970. Serdecznie zapraszam.